Otwieramy wrota do umarłego świata. W kazamatach nienawiści czeka ręka kata znika. Wykorzystana przez podły system ofiara. Czuj ten ból, ten krzyk, rozrywane ciała. Panuje beznadzieja, żadnych tu perspektyw. Machina ruszyła totalna, masowe projekty. Gestapo, SS, kapo, obozy śmierci. Wrogowie publiczni, mężczyźni, kobiety, dzieci. W 39 na dystrykt lubelski GG Globosik tworzy miejsca, gdzie więziony raczej nie zbiegnie. Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek budzą przerażenie, niechęć, w głowie zamęt. Lubelska ulica Lubomerska 4 na 6, tam właśnie mieszkał Odillo, Globosik z SS. Nie wierzysz mi? Sam zobacz, sprawdź to, gdzie straszna historia związana jest z oprawcą. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Następny okupant Hugo Raschendorfer, hełmian pamięć zdaje się tutaj początkiem wróbu. Coś i krwawy oprawca bez uczuć sadysta, zabijał bez opamiętania niczym satanista. Przykłady czterolatka za nogi i o ścianę, pobicia, egzekucje, rozstrzelania bardzo krwawe. Pejczem przechodniów na zapłoczonej ulicy mówił do lepszego z rozkazu: jestem niewinny. Nastał wtedy 3 listopada 43, polały się kolejne hektolitry niewinnej krwi. 61 na 2 ciężarówki, na chęcą patelnię, żywot bardzo krótki. Tak samo w Radomiu wywóz z Kościuszki 6 do zamku lubelskiego, każdy przyjeżdżali też. Liczyliśmy to, co system tego pragnie. Ty na ich miejscu nie utonąłbyś w tym bagnie. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, krótsze strodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, krótsze strodze i pamięci. Nadchodzi wyzwolenie, nie, chyba cię więzienie. Polska choruje na bolszewizmu pandemię. Początki stalinizmu rozpisany PKW-em. Kwaterą Sowietów staje się Lublin i hełm. Kraną grabią, walczą zamiast pomoc nieść. Nastaje terror 1945. Sprzedani w Jałcie, czas na dalszy rozwój. Wydarzeń społeczeństwo zmęczone po Niemcu. Żadnych marzeń, wywózki, procesy, rozstrzelania, szubienica. Dehumanizacja, jakby człowiek zdziczał. Czas na akowców, narodowców, polowania. Organy ścigania robią poszukiwania. Zimna, brudna cela czeka słony śledź. Jakże dziwne pytania, światło w oczy, ubyk się dzie. Wyrywane paznokcie, niecione genitalia, niepodległy, romantyczny, fatalistyczny mezalians. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci, jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Lepiej z bronią w ręku niż nadstawiać karku. Wyjechać bydlęcy pociągiem wprost do łagru. Będzie akcja, będzie coś, rozwał niemały. Nadchodzi druga konspiracja, lokalne oddziały. W lubelskim zapora, w radomskim harnaż. Kolejny uciążliwy drut, strefa agonalna. Bez domu ratunku, skryta przed represją ludzka masa. Mozolne wojskowe ćwiczenia w pobliskich lasach. Nie da się, bronią się przed represjami. Ukrywanie tożsamości pod kilkoma adresami. Napady, rabunki spisane w kartotece leżały na biurku w niejednej bezpiece. W Radomiu i Kielcach odbicia z więzień, by zaniechać okrutnych ciemiężeń. Żołnierze wyklęci, cześć ich pamięci. Trudne szkoły stalinizmu absolwenci.
Yeah. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci. Jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci. Jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci. Jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Opowieść o tysiącu i jednej śmierci. Jaki madło ze strasznego horroru w umysł się wkręci. To nie są bajki, zapraszamy do naszej audycji. Mocna dawka słów historii, przestrodze i pamięci. Tutaj sztab tej całej akcji. Tutaj jest Stefan Pędruski, pseudonim Karnasz. Poczet sztandarowy, jakby ktoś przechodził, żeby ktoś mogło sobie sprzątnąć. Jest takie ubezpieczenie. Takie zabezpieczenie, tak. Kontrola po prostu całej akcji. Jechaliśmy ostatnio, był ten, koszarek KWB.